okej, ludzie dostają pieniądze, kupują te usługi na rynku, no ale w sytuacji takiej pandemia, wojna i do tego jeszcze ta presja związana, rośnie inflacja, więc de facto też wartość tych pieniędzy spada. No ale to PiS w związku z tym podnosi kwotę wolną od podatku, zwiększa 500 na 800 plus i dalej jest tym, który daje, tak? Więc bardzo zmyślne, bardzo sprytne, wręcz takie, bym powiedział, cwaniactwo polityczne. Dzień dobry, witam Państwa jak zawsze z serca redakcji Super Expressu. Ja się nazywam Jan Złotorewicz i to jest mój raport. Pierwszy od dawna, bo postanowiłem zrobić sobie chwilę przerwy, trochę odpocząć. No i jak to człowiek na wakacjach, sięgnąłem po książkę, no i uznałem, że w pierwszym programie zaraz po powrocie się podzielę z Państwem książką, którą czytałem. I tak się szczęśliwie składa, że udało mi się zaprosić autorów tejże książki do dzisiejszego programu Społeczeństwo Populistów. Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski. Dzień dobry. Tak, to może my pokażemy, bo Janek nie umie takich rzeczy. Nie umie. A ja w marketing umiem bardzo dobrze. Przemek zresztą też. Dziękujemy. Oczywiście to jest przypadek, że autorzy książki akurat. Tak, ja ją też mam. Państwo muszą wybaczyć, że nie będziemy sobie panować, redaktorować i profesorować, ale tak dla porządku, no, twórca i szef krytyki politycznej, no i profesor socjologii z Uniwersytetu Warszawskiego. No i zadaliście sobie ten trud, przeprowadziliście szereg różnych badań. Zresztą raporty z nich już wcześniej wychodziły, teraz jest ta książka. Ona jest czymś więcej niż tylko opisem tych raportów. No z niej wynika, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało, no, podgórkę trochę w tych wyborach, bo musi dwa zupełnie różne elektoraty przekonać do tego, żeby na PiS dalej głosowały. Czym te elektoraty się różnią? Może od profesora socjologii zaczniemy. No, z tymi dwoma elektoratami to niekoniecznie pod górkę, bo to jest w ogóle ten przepis na sukces polityczny, wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Już w pierwszych badaniach realizowanych jeszcze przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi zorientowaliśmy się, że wbrew takim rozpowszechnionym przekonaniom, że na PiS to głosują tylko i wyłącznie ci, którzy są fanami Kaczyńskiego, fanatykami Prawa i Sprawiedliwości, zgadzają się z partią we wszystkim, spijają mądrości z ust polityków PiSu i nie oglądają niczego poza TVP, okazało się, że no nieprawda. Czy jest taki elektorat, który można nazwać ideowym, fanatycznym, zgoda, ale co najmniej równie liczny jest elektorat, my go określiliśmy cyniczny. Dlaczego? Jest elektorat, który pod wieloma względami przypomina elektorat opozycji. Jest niekonserwatywny, krytykuje związki PiSu z Kościołem, popiera raczej takie tolerancyjne, równościowe podejście. No i tyle tylko, że głosując, kieruje się przede wszystkim własnym interesem, korzyścią. No i w pewnym sensie udział w wyborach i poparcie PiSu to jest odpowiedź na programy socjalne. 500+, 13, 14 emerytura. I PiS umacnia ten elektorat. On może nie lubić Kaczyńskiego, on może krytykować PiS. Ten elektorat z całą pewnością ma bardziej urozmaiconą dietę medialną, w sensie źródeł informacji, niż wyborcy opozycji. Tak? Nie ograniczają się do oglądania TVP, oglądają TVN, czytają w internecie różne tak naprawdę serwisy. Są i czytelnikami Super Expressu i Wyborczej i jeszcze paru innych rzeczy, tak? Znaczy mają tych źródeł informacji naprawdę dużo i wybierają sobie, znaczy wiedzą, co się dzieje, tak? Wiedzą, że PiS obniża standard debaty publicznej, psuje polską politykę, a mimo to wybierają tą partię wbrew swojemu światopoglądowi, ale w swoim interesie. I właśnie, w swoim interesie. I tu wspomniane zostały dwa programy socjalne. One nie są jakoś szczególnie rozbudowane, nie są wielkie, jak się popatrzy na to, co dzieje się w zachodniej Europie czy w północnej Europie, no to są jakieś tam namiastki prawdziwego programu społecznego, a w Polsce to zwykłe 500+ rzeczywiście wystarczy do tego, żeby ludzie wbrew temu, co uważają, głosowali na Prawo i Sprawiedliwość? To są bardzo rozbudowane programy socjalne, nawet w porównaniu do dużej części Europy Zachodniej. Mieliśmy tylko dwa, ale tam jest podniesienie wolnej kwoty od podatku,
Jest bardzo, bardzo dużo różnych takich transferów socjalnych właśnie też do różnych grup społecznych, szczególnie tych, które PiS chce uwieść dla mundurowych, dla policji, dla Straży Granicznej. Także jak to wszystko zebrać razem i też popatrzeć na zadłużenie państwa, które jest po prostu absolutnie rekordowe na skalę Europy, tylko ukryte, to mówimy naprawdę o rzece pieniędzy. A przede wszystkim na tle tego, co wcześniej było, to jest rewolucja właściwie i zmiana paradygmatu w polskiej polityce. To jest też efektem tego dwójelektoratu PiS-u. To jest to, że PiS się stał aferoodporny, dlatego że elektorat fanatyczny to jest taki elektorat, co jakby 500 minus zrobić i mu zabrać po 500, to i tak będzie głosował na PiS, to ten elektorat uwierzy we wszystko. A ten elektorat cyniczny z kolei, ponieważ wie, czym jest PiS, wie, czym jest telewizja publiczna, nie znosi tego, kieruje się tylko korzyścią, czyli uważa PiS za taką okazję. Bierz i uciekaj. To ten elektorat nie jest niczym zaskoczony. Więc dla niego rozmowy o sądownictwie, Unii Europejskiej i tak dalej, no nie mają znaczenia, skoro nie miały znaczenia też wtedy, kiedy wybierał PiS przy urnie. Bo świetnie wiedział, co to jest. Więc w tym sensie to jest trochę taka, no nie do zdarcia są ci zwolennicy PiS-u. Jedyne, co mogłoby podważyć władzę PiS-u, no to jest, gdyby te korzyści zaczęły znikać. I na przykład dopiero inflacja, drożyzna, to są takie pierwsze momenty, kiedy ta druga noga PiS-u, ten elektorat cyniczny, zaczyna się chwiać. I stąd część utraty tego poparcia. Właściwie to jest jedyne zagrożenie dla PiS-u. Dlatego, że to, co zrobił PiS, to najpierw doprowadził do polaryzacji społecznej, wtedy, kiedy w porównaniu do tego pierwszego PiS-u całkowicie wyemigrował na prowincję ze swoim poparciem. Wyrzucił elity, najpierw z partii, później z elektoratu. Ponieważ prowincja jest większa od miast i ponieważ ten antagonizm między prowincją a ludem mamy od zaborów, i co więcej, na tej prowincji demokracja liberalna, sądy i tak dalej, to jest wszystko mało zrozumiałe, a z kolei potrzeby socjalne są dużo większe, no to zapewnił sobie w ten sposób hegemonię, doprowadził do polaryzacji politycznej, w której bardzo trudno jest rywalizować z PiS-em, jeśli się nie obniży samemu swoich standardów, dlatego Tusk przelicytowuje, tak, stosuje różne triki populistyczne, żeby z tym populizmem dać sobie szansę wygrać. Natomiast to, co nas czeka w następnych dekadach, to jest wyjście z tej polaryzacji nawet nie tyle politycznej, ale co w ogóle takiej kulturowej. Znaczy zażegnanie tego sporu między prowincją a elitami to jest historyczne wyzwanie, ale jeśli nie sprostamy mu, to będziemy mieli rozmaite wersje populizmu Kaczyńskiego. One zawsze będą zagrażać naszej demokracji, tak jak historycznie już sobie dwa razy demokrację zlikwidowaliśmy. Najpierw szlachecką, później w międzywojniu i teraz właściwie ten proces likwidowania tej demokracji III Rzeczypospolitej no bardzo szybko postępuje i to jest taki trochę ostatni moment, żeby się zatrzymać, a później ciężko pracować nad tym, żeby to zagrożenie nie wisiało nad nami stale. Tak, bo wy przygotowując się do pisania tej książki, no tak jak mówiłem, przeprowadziliście szereg nie tylko badań sondażowych, ale też po prostu usiedliście z różnymi grupami, wybraliście sobie takie fokusowe grupy, którym zadawaliście wiele pytań. Ze wszystkimi. Ja muszę powiedzieć, że stali widzowie YouTube'a Super Expressu nie powinni być w ogóle zaskoczeni tym, co tu pokazujecie, bo naszym ulubionym przez widzów hitem są komentarze Adama Federa, który jeździ tu na bazar po sąsiedzku i pyta ludzi tam na bazarze, co myślą o różnych działaniach politycznych. I te argumenty, z którymi Adam się spotyka, one wszystkie padają w waszej książce. Tam też, jeżeli ktoś na przykład wyjdzie i powie, że no PiS mi się nie podoba, bo to i tamto, zaraz ktoś się pojawi i mówi, a bierzesz 500+, no to jak bierzesz 500+, to nie krytykuj PiS-u. Tak jakby, albo jeżeli jest to starszy człowiek, no to zaraz pada pytanie, a bierzesz 13, a dostajesz 14, no to nie krytykuj Prawa i Sprawiedliwości. Jak to się dzieje, że te transfery socjalne, one są z tym PiS-em utożsamiane. Ci wielu ludzi mówi, to PiS nam daje. No,
celowo tak ten program został wymyślony. Znaczy, z jednej strony chodziło o to, żeby odpowiedzieć na takie potrzeby Polaków, rosnące aspiracje związane z wejściem do Unii Europejskiej, z tym, że Polacy zobaczyli, jak się żyje w innych krajach, w krajach skandynawskich, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Znaczy, że możemy mieć wyższy poziom życia i ta jakość życia zaczęła wybijać się w rozmowach o Polsce. Okej, no ale teraz jak to dowieść? Trzeba by przeprowadzić reformy kluczowych systemów, takich jak służba zdrowia, która przecież leży i kwiczy w zasadzie od samego początku III RP. Nikt sobie z tym nie poradził, PiS nawet nie próbował. Nawet nie próbowali tego zrobić. Po prostu... Uczciwie dodajmy, że nikt nie próbował. Dostarczą. Nie, ale ileś osób sobie na tym po prostu połamało zęby. PiS nawet tego nie próbowało zrobić. Stwierdzili, dostarczymy gotówkę i niech sobie ludzie sami kupią te usługi. Więc to jest w pewnym sensie taki użycie wytrychu zamiast klucza, tak? Niby wychodzi na to samo, ale nieprawda, bo skądś te pieniądze na transfery się biorą, tak? Między innymi biorą się kosztem środków, które tak normalnie trafiłyby na poprawę jakości usług publicznych. Więc usługi publiczne zostają na tym samym poziomie, albo nawet spadają, zadłużenie rośnie. Okej, ludzie dostają pieniądze, kupują te usługi na rynku, no ale w sytuacji takiej pandemia, wojna, i do tego jeszcze ta presja związana z rośnie inflacja, więc de facto też wartość tych pieniędzy spada. No, ale to PiS w związku z tym podnosi kwotę wolną od podatku, zwiększa 500 na 800 plus i dalej jest tym, który daje. Tak? Więc bardzo zmyślne, bardzo sprytne, wręcz takie, bym powiedział, cwaniactwo polityczne, które no, jednak w jakiś sensie odpowiada na aspiracje Polaków. Zwłaszcza jeśli tym oczekiwaniom wysokiego poziomu życia nie towarzyszyła wiara w to, że państwo jest właśnie w stanie naprawdę przeprowadzić reformy, dowieść nam tutaj państwo dobrobytu w stylu skandynawskim. Bo nikt w to nie wierzył. Gdyby ktoś w to wierzył, no to zaryzykowałby taki układ, że to my się zgadzamy zapłacić wyższe podatki, ale za to, że będziemy mieli służbę zdrowia jak w Szwecji, transport jak w Niemczech i tak dalej. Ale nikt w to nie wierzy, więc nikt nie chce płacić wyższych podatków, woli poprzeć kogoś, kto obiecuje niższe podatki i wyższy poziom życia. Tego się tak naprawdę na dłuższą metę nie da zrobić, a już zupełnie nie da się tego dostarczyć poprzez reformę usług publicznych, tylko przez zasypywanie społeczeństwa gotówką. No. Tak, tu, żebyśmy ten wątek jeszcze pociągnęli, wy tu używacie takiego bardzo trafnego uproszczenia, że jeżeli człowiek ma do wyboru partię reformy i partię pieniędzy, to zawsze będzie głosował gotówki. To zawsze będzie głosował na tą partię, która daje mu gotówki, bo nie wierzy w to, że te reformy zostaną przeprowadzone, nie wierzy, że wejdą w życie, a nawet jeśli wierzy albo chciałby, to zakłada, że to będzie gdzieś tam kiedyś w przyszłości, więc lepiej wziąć pieniądze tu i teraz. Tylko że uwaga, bo to, że partia gotówki tutaj wygrywa z partią reformy, to jest efekt tych warunków historyczno-społecznych, w których żyje Polska i generalnie Europa Wschodnia. Bo na Zachodzie byłoby odwrotnie. To znaczy, to co nas różni od Zachodu i co było zapoznane w ogóle w tych wszystkich dyskusjach. I myśmy o tym w dużej mierze właśnie o tym piszemy. Znaczy, to książka w jednym rozdziale, może w dwóch, wraca do tych raportów. Natomiast zdecydowana większość książki to jest analiza tego, jak doszło do tego, że populizm tutaj ma dużo większe sukcesy i właśnie rujnuje państwo, a na Zachodzie państwo zatrzymuje populizm, nie daje się rujnować. Więc my uważamy, że takie dwa filary, na których stoi ta władza PiS-u i ta skuteczność PiS-u, wynikają z tej pułapki nieufności, to znaczy z tego, że w Polsce Polacy nie ufają Polakom i nie ufają państwu, bo państwo zawsze było okupant, zaborca i tak dalej, a nie ufają sobie nawzajem, no dlatego, że to było społeczeństwo straumatyzowane bardzo ciężką przeszłością, takie, w którym się raczej kombinowało bardziej niż współpracowało. I efekt jest taki, że, no, że ludzie wolą rzeczywiście szukać okazji bardziej niż zaufać sobie nawzajem, zaufać państwu i zaufać partii reformy.
i reformować te systemy, tak jak się to stało we Francji, w Niemczech. Nigdzie służba zdrowia nie jest idealna, no ale to jest jednak to miejsce, gdzie ludzie szukają zdrowia. A u nas jednak PiS porozdawał pieniądze. W tej chwili już rozdaje puste, dlatego że to jest pieniądz inflacyjny. To 300 zł z 800 plus, w tej chwili to, co dał PiS, ta podwyżka, to jest płynie z inflacji, ponieważ jak jest wysoka inflacja, to w VAT-cie budżet puchnie od tego VAT-u. Więc ta podwyżka, co ludzie teraz myślą, że dostaną, to jest ta podwyżka, którą najpierw sami do budżetu wpłacili, kupując droższe pomidory, droższe rzodkiewki, droższe mleko, droższe masło. Więc to jest to takie złudzenie. W tym sensie PiS jest takim pseudoczarodziejem, no takim oszustem trochę. A już jak spojrzymy na ten prawdziwy deficyt, bo PiS ma ten oficjalny deficyt, ale za pomocą BGK, rozmaitych funduszy inwestycyjnych, ma kilkukrotnie większy deficyt, tylko że nie musi uwzględniać go w statystykach, ale powinien. Więc mamy najbardziej zadłużone państwo chyba w ogóle w Europie. W takim sensie, że no jakby nie mówię o Włoszech, gdzie ten PKB, tylko że Włosi mają ogromny majątek sami. Swój, więc to jest państwo, które stać na wysokie zadłużenie, a nas nie stać. Mamy właściwie mało majątku i strasznie dużo długów. A to się do końca nie da, tylko że się PiS myśli tak. Wygramy następną kadencję, to się będziemy martwić, ale o tyle się nie będziemy musieli martwić, że my wtedy domkniemy system. Dojedziemy sądownictwo, dojedziemy media, dojedziemy instytucje kultury, edukacji, przejmiemy naukę, tak jak Fidesz zrobił, jak Orban zrobił na Węgrzech. Wtedy i tak nam nic nie zrobicie. To państwo może zbankrutować, ale my i tak będziemy rządzić. Już żadna opozycja nie będzie miała z nami szans. A jak z kolei państwo zbankrutuje, jak przyjdą tamci, to tylko lepiej, bo my znowu wrócimy władzy, więc państwo, mam nadzieję, że rozumiecie te zagrywki, dlatego że to są naprawdę zagrywki. To jest strasznie niebezpieczne. Niby jest tak, że jutro przypomina dziś, ale do czasu. Naprawdę państwo potrafi zbankrutować, albo naprawdę potrafi znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiało cięć te wszystkie wydatki socjalne i bardzo też obniżać poziom tych wszystkich rzeczy, które są takie drogie, jak służba zdrowia właśnie, czy system szkolnictwa. No i wtedy będzie już przykro. No tak, tym bardziej, że jak czytałem tą książkę, to mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński nie potrzebował przeczytać tej książki i że on doskonale... Jarosław Kaczyński, to jest ciekawe, czyta naprawdę wszystko, a najczęściej pokazuje się z książkami krytyki politycznej. Tak jak z Tomasem Pikettym w expose premiera Morawieckiego, też były nawiązania do naszych książek. On czasami mówi tak, Kaczyński, no niestety wydane przez krytykę polityczną, ale bardzo warto uwagi. Więc oni są cwaniakami, ale oni naprawdę czytają, co jest częścią tego sprytu. Ja powiem tak. Ale po drugie, świetne badania robią. Więc no właśnie w dużej mierze te badania zaczęli robić, żeby dać szansę opozycji. Dobrze wiemy, że PiS ma, prowadzi szereg badań i widać zresztą po tym, jak doskonale zawsze czują nastroje społeczne, jak doskonale potrafią reagować na te nastroje społeczne, jak dają ludziom dokładnie to, co chcieliby od polityków dostać. Mam wrażenie, że opozycja jest w starciu z PiS-em kompletnie zagubiona. Już nie, ale... To się poprawia, ale jeszcze kilka lat temu, jak się rozmawiało z jeszcze przed poprzednimi wyborami, tak, rozmowy z opozycją, to już wtedy wszyscy mówili o tym, PiS wygra, bo ma Pegasusa. I na tym była koncentracja uwagi. Nie na tym, że ma super bazę danych, która potrafi przewidzieć wynik wyborów, czy jakby dokonywać estymacji na poziomie poszczególnych gmin, tak, że ma regularnie prowadzone badania, więc widzi trendy, nie, że ma też, to po co Kaczyński, po co PiS czytają te wszystkie książki, w tym książki wydawane przez krytykę polityczną. Po to, żeby przechwycić większość nie tylko diagnoz, ale też recept pisanych z myślą o partiach progresywnych, lewicowych, liberalnych. A oni to wszystko przeczytali i wdrożyli. Wdrożyli też te lewicowe analizy, które mówiły, no, zaprzestaliśmy analizować polskie społeczeństwo w kategoriach klasowych, a tymczasem właśnie napięcia między
klasą ludową, klasą średnią. Że na przykład, okej, w czasie transformacji wszyscy korzystają, ale korzystają w nierównym stopniu, więc tak naprawdę rośnie taka, no mówiąc naukowym językiem, relatywna deprywacja. Tak naprawdę no, to ubóstwo wynikające z porównania z sąsiadem, który ma lepiej. Tak? Ja już nie patrzę, że mi się poprawiło, tylko że nie poprawia mi się wystarczająco szybko. Oni to wszystko wiedzieli i byli w stanie wykorzystać, no, dają transfery socjalne, dają na przykład to, że zagraniczne wakacje przestały być praktyką zarezerwowaną dla klasy średniej. A tak naprawdę tak to wyglądało w pierwszym okresie transformacji. W tym momencie w zasadzie każdego stać na to, żeby spakować się i polecieć na ten tydzień do Egiptu. Nie trzeba być klasą średnią, żeby móc to zrobić. Ba, nawet jest taniej niż nad Bałtyk, prawdę powiedziawszy. No ale w tym samym czasie ci, którzy dawniej stanowili tą elitę klasy średniej, stoją w miejscu, nie rozwijają się. Znaczy, widzą, jak innych stać na Egipt, a ich ciągle nie stać na Malediwy. A ta frustracja rośnie. Ale okej, to nie przeszkadza PiS-owi, bo to jest frustracja małej grupy, która w porównaniu z tymi liczbami, jakie daje dotarcie do emerytów, rencistów, mieszkańców prowincji, mieszkańców małych miast i wsi, to jest nic, prawda? Właśnie, porozmawiamy, bo rozmawialiśmy tu dużo o PiS-ie, o tym, jak on pięknie czuje te nastroje, jak potrafi grać tymi nastrojami. To porozmawiajmy sobie trochę o tym naszym społeczeństwie, bo tu już parę rzeczy zostało zasygnalizowanych. Właśnie to, że to społeczeństwo jest mocno jednak podzielone i bardzo mocno ze sobą skłócone. Wy też zwróciliście uwagę. Ja jednak ciągle będę wracał do tych badań, bo one dla mnie były fascynujące. Oczywiście, powtarzam, tak jak mówiłeś, to nie jest całość tej książki, tu jest też wiele innych rzeczy, ale chociażby to, jak odkryliście, że w poprzednich badaniach nie było takiego poziomu agresji i wręcz zezwolenia na przemoc, czy wręcz przemocowych zachowań w badaniach, które przeprowadzaliście, teraz stały się one powszechne. No tak, bo to nie jest tak, że... I dlatego nazwaliśmy książkę Społeczeństwo Populistów, bo no tak się jakoś zrobiło i to jest jakoś zrozumiałe, że wyrazistość tych liderów Kaczyńskiego, Trumpa, Orbana i też ich szkodliwość sprawia, że my wszyscy tylko na nich patrzymy. A zapominamy o tych, co na nich głosują, o tych, co na nich nie głosują, ale nie są w stanie sobie poradzić tak, żeby obalić tych populistów. A przede wszystkim zapominamy, jak ten populizm na nas wpływa. A po 8 latach to my już jesteśmy na oddychani tym powietrzem populistycznym, żyjąc w tych nowych standardach, bardzo obniżonych, już jesteśmy inni. I akurat tak upraszczając, to co się na przykład zmieniło, a my badamy to w badaniach jakościowych, czyli nie sondażach, bo sondaż niektóre zjawiska pokaże, ale inne są niewidoczne dla sondażu. Więc jak siadamy z grupami fokusowymi, jeździmy po różnych klasach społecznych, po różnych miejscach, różnych grupach wiekowych, różnych płciach, to się nagle okazuje, że tak jak kiedyś Polacy nie lubili agresji w polityce, raziło ich to. Nie szukali takich polityków. I ten elektorat, szczególnie dzisiejszy opozycyjny, był w miarę umiarkowany w swoich wypowiedziach. Tak nagle przeszedł do mowy nienawiści. Dlaczego? Dlatego, że jak jest taka ogromna polaryzacja i jest ten elektorat nazywany gorszym sortem albo antypolakami i tak dalej, no to w końcu tu nerwy puszczają. Jak się jest cały czas atakowany, no to w pewnym momencie się... No człowiek tego tak na zimno nie może brać 8 lat. Ale w tym czasie ten elektorat PiS-u, on przeszedł od mowy nienawiści, która tam zawsze jakoś tkwiła, do właśnie wsywania do przemocy, mordowania mniejszości, przeciwników politycznych. Więc to przesunięcie i tu sprawiło, że jesteśmy społeczeństwem no, takim, w którym nikt nie jest już... spokojny. Znaczy jesteśmy takim społeczeństwem, gdzie wszyscy mają nerwy puszczone, gdzie właściwie jesteśmy dwoma społeczeństwami. To jest taka Rzeczpospolita obojga narodów. Tylko, że no niestety jest ten naród opozycyjny i ten naród pisowski i one się naprawdę, naprawdę by pozabijały.
Mało tego, ta nienawiść, jak już się rozlała po społeczeństwie, to okazuje się, że nie koncentruje się tylko i wyłącznie na styku tych dwóch narodów, czy tych dwóch społeczeństw. Jak robiliśmy badania w trakcie kampanii prezydenckiej, okazało się, tam zadaliśmy takie pytania o to, czy w ostatnich tygodniach doświadczyłeś jakiegoś konfliktu na tle politycznym z członkami rodziny, z przyjaciółmi, z kolegami w pracy. I okazało się, że no, tak odpowiadało 10% wyborców Dudy, 20% wyborców Trzaskowskiego i 40% wyborców Hołowni. Znaczy, to pokazuje, że to już nie jest tylko problem konfliktu wyborców PiS-u z wyborcami opozycji, ale wyborców opozycji między sobą. Że to wyborcy Hołowni, Trzaskowskiego, Lewicy zaczynają rzucać się sobie do gardeł. Znaczy, to jest ten efekt populizmu, obniżenia standardów debaty publicznej, obniżenia standardów takiego życia społecznego. To jest tak naprawdę ruina tej kultury politycznej, którą my no i tak mało konsekwentnie próbowaliśmy przez trzy dekady budować. Czy dla mnie bardzo też przerażające było to, że, no bo to, że wiadomo, no jak zresztą powiedziałeś, wiele rzeczy opisaliście, po prostu rzeczy, które już były znane, ale bardzo dokładnie i bardzo sumiennie. To wiedzieliśmy, że społeczeństwo jest podzielone, że są dwa obozy, które się nienawidzą, które się zwalczają, ale już jak się wejdzie w szczegóły, wychodzi wiele, no powiedziałbym tak, kwiatków. Na przykład dowiedziałem się z waszych badań i z lektury tej książki, że jest tak naprawdę tylko jeden wspólny mianownik, który te dwa narody ze sobą mają. I to też jest nienawiść, nienawiść do uchodźców i do emigrantów. To jest jedyna rzecz, w której się są w stanie ze sobą wyborcy PiS-u i koalicji zgodzić, i to bez problemu. To znaczy, to jest raczej charakterystyczne dla tej raczej pierwszej kadencji, gdzie tych uchodźców jeszcze Polacy naprawdę tak nie widzieli na oczy. To się straszyło jakimś mitem. Zresztą my jesteśmy w ogóle specjalistami od mitologizowania zagrożenia. Tak jak tu antysemityzm bez Żydów się świetnie rozwijał przez ileś dekad, antykomunizm bez komunistów, taki tych... Islamofobia bez muzułmanów. Tak, więc tutaj, jak wchodził taki Kaczyński, pokazywał obrazki, jak tam rzucają koktajlami Mołotowa w policję, gdzieś w Niemczech, a teraz nas bombarduje obrazkami z Francji, starając się zastraszyć Polaków. No tyle, że Polacy już te kilkaset tysięcy ludzi, które PiS, pod 200 tysięcy, który PiS w ostatnich latach sam PiS wpuścił. Bardzo dobrze, bo ci ludzie grzecznie pracują. Jednej szyby nie wybili w Polsce. No w ogóle nikogo nie zgwałcili. No nie było tak, bo natychmiast prasa by na to ruszyła, już szczególnie PiSowcy. No to już ludzie się naoglądali, no bardziej w miastach niż na prowincji. Ale ciężko pracujących Syryjczyków, ciężko pracujących Pakistańczyków, ciężko pracujących Hindusów, oni dowożą jedzenie, oni jeżdżą taksówkami, oni też już zaczynają też powoli się asymilować w takim sensie, że tu jeden jest wójtem, tam jeden coś, ale nawet w tych małych miastach jest zawsze już jakiś kebab. Więc Polacy tak trochę się zaczynają z tym oswajać. Wydaje mi się, że to takie wzniecenie tego z 2015 roku, tej nienawiści do uchodźców, tym razem się raczej może nie udać. Chociaż na pewno ta zmiana nie dokona się aż tak bardzo, żeby Polacy nagle pokochali ludzi z innej kultury. Oczywiście Ukraińców lubią, trochę liczą, że się zasymilują, trochę się ich też nie boją, trochę współczują z powodu wojny. No ale oczywiście to, że społeczeństwo pozwoliło, bo tak naprawdę akceptowało jednak, no nie było to jakichś masowych sprzeciwów, albo w sondażach nie wychodziło, że się Polacy zbuntowali, jak PiS pozwalał właściwie, albo doprowadził do kilkudziesięciu śmierci na tej granicy polsko-białoruskiej, nie dopuszczając tam lekarzy, nie dopuszczając tam NGO-sów, zamykając tę całą strefę i też doprowadzając do takiego sprostytuowania Straży Granicznej, która przecież pamiętam, jak się zachowywała. No, widziała wiszącego człowieka i sobie żarty z niego robili. A tam kobiety, dzieci umierały, 40 parę osób umarło,
PiS ma krew na rękach, po prostu. Nie wyobrażam sobie nierozliczenia PiSu i ludzi zaangażowanych w tamte akcje z tego, jak młode dziewczyny umierały w lasach z głodu. No to, to się w głowie nie mieści, że w Polsce takie rzeczy są możliwe. Ale chyba jednak, mam wrażenie, bo już rozmawialiśmy o tym, no, że Prawo i Sprawiedliwość doskonale monitoruje i czuje, no nie jest, że czuje, tylko monitoruje i zna nastroje. No to skoro no to doskonale tym, zna tak, nastroje... No to tak jak bo, ci mówiłem, bo skądś to akurat Polacy niestety akceptowali, bo to jest wynik naszego strachu przed, nie wiem, przed obcymi kulturami. Kompletnie nieuzasadnionego, ale też wspomnijmy o jeszcze jednym fakcie. To, że PiS sprowadza ludzi po kryjomu, po cichu, i to rozporządzenie, które Tusk ujawnił, że do 400 tysięcy ludzi ma sprowadzić, to PiS wie, że gospodarka tego strasznie potrzebuje, ale to, że jednocześnie, bo to ukrywa właśnie, nie prowadzi żadnej polityki takiej wobec migrantów, uczenia ich języka, integrowania ich społecznego, to de facto PiS prowadzi do tego, że będzie to jak we Francji. We Francji to drugie pokolenie się zbuntowało, dlatego że to pierwsze zostało jakby porzucone, zostawione samemu sobie, żyjąc w jakichś zamkniętych wspólnotach w tych przedmieściach Paryża, nie mając dobrej pracy, no wegetując w gruncie rzeczy. To następne pokolenie już Francuzów, już wychowane we Francji, rzeczywiście szlak trafia. Tym bardziej, że we Francji jest agresywna bardzo policja, jedna z najbardziej agresywnych na świecie i tak dalej. No w Polsce za 20 lat, jeśli coś takiego się wydarzy, to wiedzcie państwo, że to jest dlatego, że dzisiaj Błaszczak, Kamiński, Kaczyński robią te takie wyjątkowo cyniczne i wyjątkowo niebezpieczne działania. Widzę, że chcesz się jeszcze odnieść do tego. I króciutko bardzo, ale no tak jak we Francji nie będzie jeszcze przez te parę dziesięcioleci, nie? 2-3 na pewno, ale przez ten czas dalej można wykorzystywać ten lęk przed tym, co ma nadejść. I PiS na tym żerowało, to była skuteczna strategia. No, nawet granica białoruska pomogła odzyskać głosy kobiet stracone po protestach, które były wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy w zasadzie poparcie dla PiS-u we wszystkich grupach kobiecych spadło, oczywiście najbardziej wśród kobiet najmłodszych, ale kilka miesięcy później rozegranie takie propagandowe w stylu absolutnie goebbelsowskim tego, co się dzieje na granicy białoruskiej, pozwoliło odbić ten elektorat. Natomiast można też odnieść wrażenie, że w tym momencie PiS naprawdę po raz pierwszy od dłuższego czasu dostało zadyszki. W tym sensie, że nie wymyśla nowych tematów, tylko próbuje rozegrać to, co już kiedyś zadziałało. Stąd wracają uchodźcy, wrócił JP2, tak, jest tak, że po prostu wracają tematy, które kiedyś już pomogły zmienić słupki sondażowe, ale jak na razie te słupki stoją, więc ostatni jakiś taki świeży pomysł PiS-u, oczywiście to zawsze jest manipulacja, no ale ostatni świeży pomysł PiS-u, który zagrał, to było robaki, tak, ale od tamtej pory posłucha i przegląd tego, co się kiedyś udało. Więc zobaczymy. Jest szansa, że ten brak wyobraźni i kreatywności, być może już nakłamali tak dużo, że wyczerpali własną kreatywność. PiS musi, żeby PiS wygrać wybory, taki wniosek ja wyciągam z tej książki, no to musi zrobić kolejną rzecz, którą zresztą robi świetnie. Znaczy zmobilizować jak najwięcej ludzi do udziału w wyborach. Im wyższa frekwencja, tym większa szansa, że ten elektorat, który wy nazwaliście cynicznym, jednak pójdzie na wybory i na ten PiS zagłosuje. To nie jest elektorat, też wynika z waszych obserwacji, który nagle uzna, że PiS przestaje zaspokajać nasze potrzeby, to idziemy głosować na Tuska. W pierwszej kolejności ten elektorat po prostu zostanie w domu. To jest też tak, że jak już się ten elektorat cyniczny zdobędzie, to ciężko jest przeciwnikowi go odwojować, bo to PiS ma budżet państwa i może sobie rozdawać kasę na lewo i prawo, a nie Platforma. Natomiast to, że Platforma dogoniła PiS w takim sensie, że stała się partią 30-procentową już w szeregu sondaży, no pokazuje, że zmienia się jedna rzecz, która dawała PiS-owi naprawdę dużą przewagę. To znaczy po raz pierwszy jest tak, że opozycja zaczyna wierzyć w sukces, znaczy zwolennicy, bo myśmy ciągle badali ludzi, ciągle ich pytaliśmy, wszystkie te elektoraty, kto wygra wybory. No i PiS-owcy odpowiadali gremialnie PiS,
a niestety inne elektoraty odpowiadały gremialnie też PiS. Więc wydaje mi się, że to musielibyśmy jeszcze to dobadać teraz dokładnie, ale to się mogło zmienić po marszu tym półmilionowym. Znaczy ludzie rzeczywiście się policzyli, zobaczyli, że dają radę i mają powody wierzyć, że będzie dobrze. No jedyny dramat, no i to będzie samobójstwo, jeśli się tak wydarzy. Jeśli z jakiegoś powodu opozycja przegra, a to jest niestety bardzo prawdopodobne z PiS-em, dlatego, że się nie umie połączyć w jedną listę. No to jest w ogóle, w głowie się to nie mieści, bo tu jest cały szereg powodów. To znaczy połączenie w jedną listę zatrzymałoby spory w opozycji, więc by dużo bardziej ta opozycja wyglądała estetycznie, atrakcyjnie dla wyborców. Po drugie, dałoby natychmiastową dużą przewagę nad PiS-em, a ludzie lubią sukces, więc raczej by dołączali do zwycięzców, w tym razie z opozycji, a nie z PiS-u. No i też oczywiście byłoby to bardzo korzystne ze względu na zasadę Donta. I to, że my nie możemy skorzystać jakby z tych atutów, bo się Hołownia z Kosiniakiem niestety jako wyłamali z niezrozumiałych powodów, bo ani się tak nie różnią programowo od innych partii opozycji. Wyborcy generalnie nie rozróżniają tych partii. Dla nich to jest jedna opozycja. Się lubią nawzajem ci wyborcy. No tam jest, PSL ma taki rzeczywiście niewielki kawałek wyborców, którzy mogą przejść do PiS-u wtedy. Ale bilans jest i tak dużo, dużo korzystniejszy dla opozycji, gdybyśmy zrobili jedną listę. Czy to jest możliwe? No jak słucham Hołowni wypowiedzi teraz, że w żadnym wypadku nigdy nic, no to uświadamiam sobie, że ten polityk myśli o wyborach prezydenckich, a nie o tym, żeby pokonać PiS. Tylko że wtedy to ten cały Hołownia wyląduje w sytuacji, w której ani nie będzie miał żadnych szans w wyborach prezydenckich, bo elektorat opozycji zaczyna go nienawidzić, ani też się może nie dostać do Sejmu. Więc no zobaczymy. No, na razie może być tak, że wyborcy sobie stworzą sami jedną listę, po prostu przechodząc do Platformy Obywatelskiej. Czy też, jeżeli opozycja powinna szukać jakichś atutów tego rozwiązania, no to też jest dodatkowy taki, o którym zresztą tutaj wspomnieliśmy. Ty mówiłeś, że ci wyborcy się w sumie nawet lubią, ale oni z tych waszych badań też wynika, że naprawdę potrzebują niewiele, żeby zacząć się nienawidzić i zacząć nawalać na tego. Będzie to prawdopodobnie widać, więc to nie jest korzystne pójście demokratycznej opozycji w rozbicie. Bardzo prawdopodobny scenariusz jest taki, że mimo bardzo dobrego wyniku Platformy, no wystarczy, że Hołownia albo Lewica, albo i ci znajdą się pod kreską, ale minimalnie pod kreską i wtedy te głosy są rozdystrybuowane między Platformę i PiS, więc to nie jest korzystny układ. No, jedyne, co jest w tym rozdrobnieniu dobre, to że nie ma takiej ostrej polaryzacji, która by napędzała Konfederację. Ale to nie ma się z czego cieszyć, bo jeżeli nie będziemy mieli stabilnej większości, nie będziemy mieli większościowego rządu opozycyjnego po wyborach, tak? Znaczy obecnej opozycji. Tylko wszyscy będą zakładnikami Konfederacji, która będzie miała dobry wynik. Ani PiS, ani opozycja nie są w stanie stworzyć stabilnych rządów. To minie rok, będziemy mieli przedterminowe wybory. Wtedy już na pewno opozycja pójdzie w jednej liście. Polaryzacja będzie duża, ale to wszystko, tym wszystkim będzie się karmiła Konfederacja, więc no, populizm PiS-u to nie jest jedyny populizm. Ja nie mówię, że zatęsknimy za tym populizmem, ale kto wie. Znaczy populizm, który tutaj może zafundować Konfederacja, to jest temat, ja myślę, na następną książkę w ogóle. Ale jest to temat, którym chciałbym, żebyśmy jeszcze pociągnęli, bo patrzę na zegarek, że jeszcze mamy trochę czasu. Bo do tej pory mówiliśmy o tych dwóch narodach, które się nawalają i nienawidzą. Mówiliśmy o tym, że opozycja, że oczekiwania wyborców są takie, żeby opozycja stworzyła jedną listę. No, Konfederacja no, nie pójdzie na wspólne listy z opozycją, no i nie wystartuje też z PiS-em. Jest tym trzecim elementem. Nie pójdzie, no bo ma oczywiście taki elektorat, który po pierwsze jest młody, nie odnajduje się w tym konflikcie między PiS-em a PO. Znaczy dla tych ludzi to jest jakiś pojedynek jakichś przedpotopowych stworów. Do końca nie wiadomo, czym oni się różnią. Owszem, zdarzą się tacy wyborcy Konfederacji, którym jest trochę bliżej do PiS-u, tacy, którym jest trochę bliżej do PO, ale dla większości to jedni i drudzy są niewybieralni i Konfederacja nie powinna wchodzić w żadną tą rozgrywkę. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to Konfederacja jest
jedyną partią, która podpatrzyła, co robi PiS, i skopiowała tą receptę. Od tego zaczynaliśmy, że PiS ma i wyborców fanatycznych, i wyborców cynicznych. Dwa filary. Żadna partia demokratycznej opozycji tego nie ma. To znaczy Platforma Obywatelska ma trochę takich ideowców, fanatyków, ale nie ma tych cyników, którzy widzą własną korzyść w tym, że Platforma wygra wybory. Wyborcy PSL, tam jest trochę takich cyników, ale nie ma z kolei ideowców, fanatyków, którzy za ten PSL chcieliby ginąć. Tylko Konfederacja ma jednych i drugich. Znaczy ma tych, którzy są zachwyceni Korwinem, Braunem, Mentzenem, ale ma też coraz więcej wyborców, którzy z całej piątki Mentzena wybierają tą jedną rzecz, czyli niższe podatki. Bo to są osoby, które mają 20-30 lat, nie mają rodzin albo nie mają dzieci, nie planują tych dzieci, więc nie korzystają z 500+, 800+. Do 13, 14 emerytury im jest jeszcze daleko. Osoby, które pracują albo prowadzą własną działalność gospodarczą i w pewnym sensie 500+ Konfederacji to są niższe podatki. To jest argument dla tych osób. I Konfederacja pozyskuje coraz więcej osób, które absolutnie są tolerancyjne, zaczynają od tego, że mają feministyczne poglądy, tolerancja wobec osób LGBT, nie wyobrażają sobie życia poza Unią Europejską, ale głosują na Konfederację, no bo jednak jest to jedyna partia, która proponuje obniżenie podatków, resztę jakoś... A to jest jedyne, na czym mogą zyskać, no bo tak, jak powiedziałeś, 500 tak. plus to nie dla nich, 13 emerytura to jeszcze dalej. Czy w związku z tym to, wiadomo, no w sondażach, patrząc na słupki poparcia, no to i historię ostatnich już wielu, wielu lat, no to dla PiS-u podstawowym i kluczowym wrogiem jest Platforma. Ale czy Konfederacja w związku z tym staje się dla PiS-u rywalem, czy też potencjalnym partnerem? Pozornie rywalem w tym sensie, że dobrze dla Konfederacji, jak opowiada, że nie stworzy rządu z PiS-em, więc trochę gra jakby była jak alternatywą dla jednych i drugich, ale jest oczywiste i też z wewnątrz, skądinąd to wiem, i też dziennikarze, którzy mają kontakt z politykami, też to wiedzą, będzie szła absolutnie z PiS-em w układ rządowy. No to są ludzie... To jest już taki populizm 3.0, to znaczy to już jest taki populizm, który kompletnie się z niczego nie tłumaczy. Raz opowiada to, raz opowiada tamto. Nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. Bo tak jak jeszcze PiS się tam kryguje, trochę udaje, gdzieś tam oszukuje, coś tak, nie wiem, próbuje wytłumaczyć, że jednak nie do końca im o to chodziło, no wyszło jak wyszło, czasami przeprosi. To już Konfederacja to już jest taki totalny postmodernizm. Taki patchwork wszystkiego ze wszystkim. Prorosyjscy, antyrosyjscy. Raz chcą podatki likwidować, raz jednak to nie o to chodziło zupełnie. Raz jest ten... Raz wyrzucać Żydów, później, że nie, nigdy tak nie mówiliśmy. No jak się pokazuje, że mówiliśmy, no to mówią, że nie mówiliśmy jednak. No więc to będzie już taka jazda absolutnie bez trzymanki. Ale ci ludzie są też strasznie głodni władzy. No. Poza tym staną się w swoich własnych oczach poważną partią polityczną, jak w tej władzy uczestniczyć będą. Więc ponieważ są młodsi, nowsi, PiS będzie coraz bardziej się zużywał, to dla Konfederacji jedno i drugie się opłaca, więc wybiorą koalicję po prostu z PiS-em. No i wtedy będziemy w jeszcze gorszych realiach żyli. No, przykro mi. Czy po prostu zróbmy tak, żeby to się nie stało. Powiem tak, no to jest zadanie dla opozycji, natomiast wiadomo, nie, no każda opozycja... Nie. Przepraszam, to jest zadanie dla ciebie, widzu, bo to my głosujemy. Ja jednak muszę jako dziennikarz się ustawić, tak powiem, z boku, żeby jakby nie, ja też nie robię tego, żeby ja... To nie jest ja, tak właśnie... Ja nie chcę, żeby ten program stał się po prostu przepisem na obalenie władzy PiS-u. Rozumiem. Rozmawiamy o zjawiskach, które odkryliście. Ja zadbam, nie jestem dziennikarzem, tylko publicystą, nie muszę udawać bezstronności. Natomiast nie, chodzi mi o to, żebyśmy... Tu generalnie chodziło mi o co innego, to znaczy o to, że jak będziemy myśleć, że to opozycja wygra z PiS-em, a nie, że my, wyborcy, mamy jakiś wpływ, no to będziemy czekali tylko, zamiast wyjść na ulicę jak trzeba, przymknąć oko na różnice poglądów czasami,
rozwiesić plakaty, dołączyć się do tej grupy ludzi, która ma śledzić, czy wybory są przeprowadzone poprawnie. No po prostu skończmy z takim myśleniem, że jesteśmy widzami i tylko obserwujemy i kibicujemy. Trochę jak w reprezentacji Polski. Tu widzę już, zaczynamy powoli opowiadać całą książkę, a chyba byś jednak się, żeby ktoś ją kupił i przeczytał, bo to jest akurat końcówka tych wieści, więc jak oglądają nas ci, którzy są zainteresowani tym, jak aktywnie PiS obalić, no to tutaj oczywiście porady są konkretne, przedstawione. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy jeszcze porozmawiali o jednej rzeczy, bo tak patrzę na zegarek, ale chciałbym jeszcze o tym wspomnieć. Bo widzę jeszcze jedno zagrożenie już, jeśli chodzi o samą opozycję i wyborców Platformy Obywatelskiej i na ile oni mogą się, znaczy na ile to co postępuje, czyli to, co wyście nazwali społeczeństwem populistów, też no, brutalizacja relacji międzyludzkich, ono też postępuje wśród wyborców opozycyjnych. Tam zwróciliście w swoich badaniach uwagę na to, że oni bardzo często w sposób bardzo nienawistny wypowiadają się o wyborcach PiS-u. I to wręcz dużo częściej nienawiść jest ze strony wyborców Platformy względem PiS-u, niż PiS-u względem Platformy. Tam nawet były takie interesujące rzeczy, że wyborcy PiS-u częściej w badaniach stwierdzają, że mają wśród znajomych albo członków rodziny i wśród swoich bliskich wyborców Platformy, ale wśród wyborców Platformy nikt się w ogóle nawet nie przyznaje do tego. Znaczy właśnie, nie przyznaje się, czy nie ma? Czy to, jak to jest? No, skreśla z listy znajomych albo wyklucza z rodziny. Znaczy, to, no tak to wygląda. Tym, co jest odpowiedzią wyborców opozycji na nienawiść wyborców PiS-u, ale nienawiść wyborców PiS-u jest skierowana przeciwko uchodźcom, przeciwko osobom LGBT, przeciwko różnym grupom, na które aktualnie PiS szczuje. Nienawiść wyborców opozycji jest skierowana na samych wyborców PiS, bo to jest nienawiść przyjmująca formę pogardy. Cały ten klasizm, mówienie o chamstwie, które wynosi PiS do władzy, no to jest ten język, którym posługuje się opozycja. To jest ryzyko. Znaczy jest ryzyko, że jak już ten populizm weszliśmy, bo to nie wszedł PiS, nie wszedł Kaczyński, nie wszedł elektorat PiS-u. My wszyscy jesteśmy teraz w czasach populizmu. To z tego się tak łatwo nie wyjdzie. Tym bardziej, że opozycja, żeby wygrać wybory, żeby mieć szansę wygrać wybory, bo to, czy wygra, to jakby jest inna rzecz. Zobaczymy w październiku. Natomiast, żeby chociaż mieć szansę wygrać wybory, musi zastosować te chwyty, które stosuje PiS. Dlatego Tusk, dlatego Koalicja Obywatelska stosuje te same chwyty, podbija licytacje na obietnice wyborcze, demaskuje politykę migracyjną PiS-u, stosuje ten język, ale w tym sensie zakłada taką populistyczną maskę, zakłada populistyczne rękawice i wchodzi na ring, żeby walczyć, bo populizm obniżył standardy dla wszystkich. No okej, w tym momencie polityka to zapasy w błocie, dopiero we wrześniu zobaczymy, jak ta kampania będzie brutalna. Natomiast zobaczymy, opozycja ma wygrać te wybory po to, żeby później Polskę z populizmu wyprowadzić, bo nie wyprowadzi nas samo zwycięstwo w tych wyborach, wyprowadzi nas dopiero podjęcie polityki, która przywróci demokratyczne instytucje, sądownictwo, Trybunał Konstytucyjny, etc., ale też to, o czym piszemy w książce, no trzeba odpowiedzieć na te strukturalne powody powodzenia populizmu w Polsce, czyli brak zaufania do współobywateli, do państwa, do instytucji publicznych, no i brak zakorzenienia liberalizmu, liberalnej demokracji. Więc to jest zadanie też na kolejne lata, żeby naprawdę wyprowadzić Polskę z populizmu. I to są też wątki, o których ja bym chciał jeszcze z wami porozmawiać, ale no bez sensu, żebyśmy całą książkę opowiedzieli, bo za chwilę tak to się to skończy, bo już sporo żeśmy tego jeszcze raz. To jest zresztą link do tej książki macie państwo w opisie do tego filmu, więc wszystkich zainteresowanych tam odsyłamy, żeby wszystkich zainteresowanych, żeby ją przeczytać. Moim zdaniem warto, naprawdę. I to mówię nie tylko do tu bojowników o opozycję i do żołnierzy, bo też tam padło to, że już nie mamy wyborców, tylko mamy żołnierzy. Więc widzicie, już tu mnożę wątki, ale to już
zostawię sobie może na kiedy indziej, natomiast uważam, że wszyscy powinni to bez względu na sympatie partyjne i polityczne przeczytać. Nie po to, żeby patrzeć na to, kto i po co wygra wybory, tylko jak zabrnęliśmy, i to nie tylko za sprawą ostatnich lat, ale w ogóle od 89 roku, jak zabrnęliśmy w taki róg, z którego ciężko nam będzie wyjść, jeżeli byśmy chcieli mieć normalne państwo, do którego chcemy mieć zaufanie, normalny poziom opieki medycznej, normalny poziom polityki społecznej, to musimy znaleźć jakąś receptę na wyjście z tego. I nie ma co patrzeć na polityków. Ja tak odebrałem ten ostatni. Nie ma co patrzeć na polityków, bo ja nie mam pretensji do polityków, że oni widzą, że pewne rozwiązania ludziom się podobają, więc im je dają. Bardziej pretensje należy mieć do ludzi, że się na to tak łatwo godzą. Dlatego warto przeczytać Społeczeństwo Populistów, po to, żebyśmy wiedzieli, jak przestać być społeczeństwem populistów. Dokładnie tak. Panowie, bardzo wam dziękuję za wizytę w raporcie Złotorowicza. Sławomir Sierakowski, Przemysław Sadura, autorzy książki Społeczeństwo Populistów. No, trudno mi cokolwiek więcej dodać. Dziękuję. Polecam wszystkim tym, którzy się, tak jak ja już urlop zakończyłem, a jak na urlop się wybieracie, warto po tą książkę sięgnąć i ją przeczytać. Dziękuję wam za to, że byliście z nami, komentowaliście, dyskutowaliście. Na kolejny raport zapraszam na piątek. Przepraszam, nie dam rady jutro z programu wystartować. Stali widzowie nie będą zaskoczeni. No, podsumujemy sobie szczyt NATO, jeden z lepszych w tym kraju ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, przyjedzie tu do nas i sobie wszystkie decyzje na tym szczycie omówimy i zastanowimy się, jakie one mogą mieć wpływ na dalsze losy ukraińskiej wojny. Już dziś na tą rozmowę zapraszam. Do zobaczenia.